Po rocznej przerwie Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet powróciło do organizacji kiermaszu bożonarodzeniowego, z którego dochód tradycyjnie zasilił konto lokalnego hospicjum. W zeszłym roku niestety nasz kiermasz nie odbył się, ale w tym roku udało się i kiermasz się właśnie odbywa aktualnie. Bardzo się cieszymy, bo tradycyjnie pieniążki będą przekazane na bieżącą działalność hospicjum świętego Franciszka z Asyżu. Różnorodne rękodzieła, które można było nabyć na ulicy Bohaterów Warszawy, już z daleka przyciągały spojrzenia mieszkańców. To jest serce włożone w każdą ozdobę, a przede wszystkim są to warsztaty terapii zajęciowej, gdzie osoby niepełnosprawne razem robią te rękodzieło z osobami zdrowymi. Także jest to dla nich też terapia. Grudzień to dla aktywnych pań z naszego miasta zawsze okres wzmożonej działalności. Nie inaczej jest i w tym roku. W tym roku bardzo się cieszymy, że udało się zrealizować pola nadziei. Bardzo się cieszymy. Nasze wszystkie wycieczki, integracyjne spotkania, wyjazdy. Przede wszystkim teraz ten miesiąc grudzień to jest dla nas zawsze taki aktywny, gdzie już byłyśmy na Wiatracznej, wspierałyśmy z porozumieniem samorządowym Dominika i Boryska. Bardzo się cieszymy. Do tego doliczyć trzeba sobotnią lekcję charytatywną tańca, którą stowarzyszenie przeprowadziło wraz z Katarzyną Balon, a także zawody fitness, które w nadchodzący weekend odbędą się w hali na ulicy Jasnej. Będzie to kolejna okazja do nabycia pięknych, ręcznie wykonanych ozdób świątecznych oraz skosztowania przepysznych ciast. Szczegóły tradycyjnie na naszej stronie www.gryf.tv.